Dobrze, moi kochani, a więc ta pierwsza nasza nauka pod takim hasłem rozeznawać co i jak. Co to w ogóle znaczy? Otóż zobaczcie, że Pan Bóg właściwie od zarania dziejów ludzkości aż do zakończenia tych dziejów, do zakończenia tego projektu, któremu na imię świat, realizuje wobec nas i wobec tego świata coś, co nazwałbym tak technicznie wielką historią zbawienia. Nie? I ta wielka historia zbawienia, która się toczy przez te dzieje, jest takim zjawiskiem, na które nasz wpływ jest bardzo ograniczony. Nie? Pan Bóg ją robi z nami i robi ją bez nas, no bo był taki czas, że nas nie było i będzie taki czas, że nas nie będzie i prawdopodobnie świat nadal będzie trwał. A więc Pan Bóg rzeczywiście sobie doskonale z tą historią zbawienia radzi. Jako Bóg On ją planuje, On ją realizuje, On ją wypełnia, a my, cóż, możemy Mu trochę w tym pomóc, ale na pewno nie jesteśmy w stanie Mu przeszkodzić właśnie dlatego, że jest Bogiem. Ale równocześnie w ramach tej wielkiej historii zbawienia dokonuje się coś, co nazwałbym technicznie naszą osobistą, małą historią zbawienia, która rozciąga się pomiędzy dniem naszych narodzin i dniem naszej śmierci. Ta historia zbawienia nas samych, która rozgrywa się tu na ziemi, w tym okresie życia, przez te parę ładnych lat, które nam Pan Bóg tutaj na tym świecie dał. I to jest ta historia zbawienia, w której my już całkiem sporo możemy. Dlatego, że na bardzo wiele spraw w tej małej, osobistej historii zbawienia mają wpływ nasze decyzje i konsekwencje tychże. I oczywiście, drodzy, dla Boga jesteśmy cenni i wartościowi. On na wszelkie sposoby pragnie nas zaprosić do realizacji Jego planu na nas, który także istnieje w Jego umyśle. Natomiast my wobec tego planu możemy podejmować bardzo, czy przyjmować bardzo różne postawy. Skąd wiemy, że taki plan istnieje? No, wiemy to choćby z biblijnych przykładów, nie wiem, choćby proroka Jeremiasza, tak dobrze nam znanego, wobec którego Pan Bóg mówi, zanim nie urodziłeś się, zanim przyszedłeś na ten świat, znałem Cię, ustanowiłem Cię prorokiem dla narodów i tak dalej. Pan Bóg kształtuje ten plan, zanim stwarza człowieka. Nie? Czyli kolejność jest taka, że jest najpierw pewien plan na życie, plan na uszczęśliwienie człowieka, dopiero potem jest on sam, nie? Stwarzany. I ten plan Boga jest planem Jego miłości. I On go chce zrealizować, On chce go nam objawić, On nie chce go przed nami ukryć. Nie? I oczywiście my możemy się tym planem interesować, możemy go szukać, możemy próbować weń wchodzić, a możemy przeżywać nasze życie z całkowitym pominięciem pytania Pana Boga o cokolwiek, co częstokroć czyni nasze życie znacznie trudniejszym i znacznie bardziej skomplikowanym. Nie? To trochę porównuje do rosyjskiej ruletki. Wiecie, jak to jest. Nie? W rosyjskiej ruletce, w takiej okrutnej grze i zabawie, wkładamy nabój do bębna rewolweru, kręcimy tym bębnem i no, próbujemy, wystrzeli czy nie wystrzeli. Takie życie bez pytania Pana Boga o to, co On ma za pomysł na nas, przypomina trochę taką rosyjską ruletkę. Może się uda, może się nie uda. Wszystko wtedy wydaje się spoczywać na nas i na naszych siłach. Ale jeżeli chcemy pytać Boga o Jego wolę, szukać jej, próbować ją zrealizować, to wchodzimy w pewien proces, który ma swoją nazwę. I ten proces nazywa się rozeznawaniem. Niesłusznie został on przypisany właściwie tylko jednej rzeczywistości, czy jednemu fragmentowi, jednemu etapowi naszego życia. Mianowicie zwykło się mówić o rozeznawaniu swojego powołania. I często ten termin właśnie z tym nam się kojarzy. Mówiąc rozeznawanie, ludzie myślą, no tak, powołanie, ale powołanie to już my wszyscy raczej jakieś tam rozeznaliśmy w naszym życiu, bardziej czy mniej w procesie, bardziej czy mniej fachowo powiedzielibyśmy, ale, no ale ten moment już mamy za sobą. Więc co też takiego jeszcze mielibyśmy rozeznawać? Tak naprawdę
ten proces rozeznawania, on może i chyba powinien stać się codzienną praktyką chrześcijańskiego życia, zwłaszcza dotyczącą dość ważnych decyzji do podjęcia w naszym życiu, w naszej codzienności, których jest całkiem sporo i to niezależnie od wieku. Co więcej, jeśli już używamy słowa powołanie, to poza tym zasadniczym, które jest jakby określone i większość z nas w nim żyje, to przecież Pan Bóg powołuje nas w codzienności do wielu różnych rzeczy, zaprasza nas do takich czy innych zadań, posług. No i rozpoznawanie tego Jego głosu, szukanie tego głosu, zainteresowanie Jego wolą, no jest przedmiotem tegoż rozeznawania, o którym chcę Wam odrobinę powiedzieć. A więc jeżeli to proces, bo takiego słowa użyłem, to po pierwsze on musi się dokonywać w czasie. Nie, to nie jest coś błyskawicznego, to nie jest takie mrugnięcie okiem, nie, mgnienie chwili i już wszystko wiem. Nic natychmiast i nic błyskawicznie, a jeżeli mówię proces, no to ten proces pewnie ma też jakieś etapy, jak każdy proces. I tym chciałbym się z Wami teraz odrobinę podzielić. A więc pierwszy punkt rozeznawania zakłada takie przekonanie, że ja w ogóle chcę coś rozeznać. To jest taki punkt wyjścia, bez którego no, procesu rozeznawania rozpocząć się nie da. Należy do tego procesu przystąpić z wiarą, że Bóg wie, co dla mnie najlepsze i nie chce tego przede mną ukryć, ale chce mi to objawić i Jemu zależy na tym dużo bardziej niż mnie samemu. I ten plan nie jest abstrakcyjny, on nie jest jakoś niejasny, nie jest zapisany na chmurce gdzieś w niebie, rzadko też przynosi go anioł z nieba. Tego raczej się nie należy spodziewać, choć w istocie takie sytuacje były i my się takiej sytuacji przyjrzymy za chwilę. Natomiast jedna wizyta anioła pewnie by nam nie wystarczyła. My jesteśmy raczej tacy głodni tych nadzwyczajności i cudowności i gdyby już była jedna, to byśmy chcieli zaraz następnej, żeby się dowiedzieć czegoś więcej. Natomiast przypomnijmy, że do Maryi, bo o niej mowa i będzie jeszcze mowa, anioł przyszedł raz. I potem trud tego rozeznawania w codzienności spoczywał na jej sercu. Już więcej wizyt anioła nie było. A więc rozeznawanie, o którym mówię, opiera się na Bożych znakach w moim życiu. Nie na Bożych znakach w teraźniejszości, w mojej historii, na natchnieniach, myślach, pragnieniach. Ja oczywiście nie ufam im w sposób bezgraniczny, ale raczej traktuję je jako narzędzia, nie? Jako właśnie swoiste znaki. Znaki Boże, które są zawsze możliwe do odczytania, bo przecież po to nam Pan Bóg te znaki daje, żebyśmy je odczytali, a więc czyni nas do tego zdolnymi. Nie? One nie przekraczają naszych możliwości, nie wyrastają ponad nie. I dodać warto, że rozeznawanie nie jest oczywiście takim prostym zastosowaniem metody. Ja Wam podam kilka punktów za chwilę, które wydaje się powinny się w nim znaleźć, ale nie chodzi o pewną aplikację metody. To jest związane z szerszym procesem, z życiem duchowym naszym, z naszym nawracaniem się w codzienności, czyli takim ustawicznym dążeniem do przylgnięcia do Pana Boga, nie do takiej znajomości z Nim coraz głębszej, pogłębionej, nie? Żebyśmy rzeczywiście zaczęli go słyszeć, żebyśmy stali się wrażliwi na te natchnienia, które On chce wobec nas kierować. I to rozeznawanie liczy się, rzecz jasna, z ludzką roztropnością, ale się z nią nie utożsamia. To znaczy, my przede wszystkim szukamy woli Bożej. Więc oczywiście wyklucza to jakiekolwiek stawianie warunków Panu Bogu, ale chcemy usłyszeć to, co On rzeczywiście ma nam do powiedzenia. Dlaczego się to z roztropnością nie musi utożsamiać? Dlatego, że czasem te Boże wezwania wykraczają poza rozum ludzki. Pan Bóg może nas przecież powołać do czegoś, co rozumowi naszemu wyda się zbyt trudne albo niemożliwe. A czasem jest głupotą dla ludzi tego świata. Zobaczcie, żeby wspomnieć choćby świętą Matkę Teresę z Kalkuty.
To, do czego ją zaprosił Pan Bóg, wyprowadzając ją z bezpiecznego klasztoru, w którym uczyła dziewczęta z bogatych domów, jak mają żyć, na ulicę Kalkuty, gdzie miała nauczyć ludzi, jak mają umierać, to było absurdem. To był absurd zarówno dla hinduistów, dla których pomoc tym ostatnim z marginesu była wręcz czymś niedobrym, niewłaściwym, dlatego że to według nich, według ich wierzeń, zaburzało tę wędrówkę wcieleń. Skoro ten człowiek umierał w takich warunkach, to on w takich warunkach miał umrzeć, bo jeśli ktoś mu w tym przeszkodzi, no to zostanie zachwiana ta linia kolejnych wcieleń, reinkarnacji różnych, więc dla nich to był absurd, to było coś niewłaściwego, ale to było również niewłaściwe i niesłuszne i jakaś głupota dla bogatych katolików. Nie? Dlatego, że cóż z tego? To pariasi, ci najbiedniejsi, najubożsi, oni nie rokują. To na tym się ani pieniędzy nie zrobi, na tym się ani sławy nie zyska. Po co czymś takim się tak naprawdę zajmować? Nie? Więc było to absurdalne z punktu widzenia ludzkiej logiki, a jednak Pan Bóg niewątpliwie do tego Matkę Teresę zaprosił i owoce tego znamy do dziś, obserwujemy do dziś. A więc te punkty, o których wam wspominałem, czyli ten kierunek rozeznawania, trzeba by w jakiś sposób wypowiedzieć i przedstawić. Otóż na początku drogi, kiedy wchodzimy w ten proces, to co ważne, to zbieranie informacji. To znaczy, ja mam spojrzeć samemu na rozeznawaną sytuację z różnych stron. Nie? To znaczy, mam poznać wszystkie za i wszystkie przeciw. Tu jest znakomitym pomysłem spisanie sobie wszystkich za i przeciw. No bo na przykład, jeżeli stoję wobec jakiejś decyzji o podjęciu jakiegoś nowego zobowiązania na przykład, choćby w parafii czy we wspólnocie, no to stawiam sobie pewne argumenty, które za tym przemawiają przed oczy i stawiam sobie przed oczy argumenty, które są temu przeciwne. Próbuję je zważyć, nie? Bo może się okazać, że argumenty za są tylko dwa, a argumentów przeciw jest 10. Ale te dwa argumenty za są dużo cięższe niż te 10 przeciw, mimo że tych jest więcej. Nie? A więc to jest kwestia pewnego rozważenia w sobie, nie? Takiego zebrania możliwie wszystkich informacji, które mam połączyć również na tym etapie z takim rzutem okiem na swoją historię życia. A im dłuższa, tym więcej mam do oglądania. Nie? To, co z niej wynoszę, moją dojrzałość ludzką, duchową, moje zranienia, moje lęki. Mam rzucić okiem też na moją przyszłość, tak jak ją sobie wyobrażam, jak widzę, na moje plany, zainteresowania, pragnienia, tęsknoty, ale też na moje motywacje, czyli takie szeroko rozumiane poznanie samego siebie, znajomość samego siebie, świadomość samego siebie. Do tego dochodzi mi poznanie warunków zewnętrznych. To znaczy, to jest taki etap, na którym warto też pytać innych. A co ty myślisz? Bo na przykład nie dostałem taką czy inną propozycję. Jak ci się wydaje? Powinienem to zrobić czy nie? No, oczywiście pytam tych, którym ufam. Pytam moich najbliższych, pytam przyjaciół, pytam być może członków mojej wspólnoty. No, pytam tych, od których chciałbym jakiś sygnał wobec tej rozeznawanej sytuacji otrzymać. To jest ten pierwszy etap zbierania informacji. I na tym etapie zwykle kończą osoby niewierzące. One tutaj podejmują swoją decyzję. Natomiast my idziemy dalej. Bo drugim etapem, drugim takim punktem w rozeznawaniu jest czas modlitwy i refleksji. I to wynika z takiego naszego przekonania, że wszystkie odpowiedzi zaczynają się nie w nas, ale w Bogu. Zwłaszcza te dotyczące ważnych spraw naszego życia. I drodzy, nie ma mowy o duchowym rozeznawaniu bez życia duchowego, nie bez modlitwy, bez relacji z Bogiem. No wtedy używanie tego słowa no, brzmi trochę ironicznie, nie? To jest takie śmieszne, no bo cóż mogę rozeznać, jeśli się nie modlę, nie? Jeśli się z Bogiem nie spotykam. Nie? To jest tylko teoretyzowanie wtedy, to jest oszukiwanie samego siebie. I ta modlitwa na tym etapie ma też weryfikować to, co w sobie poznałem do tej pory, zbierając te informacje. Ale Bóg przecież na modlitwie może mi pokazać nowe motywy, może mi pokazać nowe za i nowe przeciw, które być może muszę sobie do tej mojej listy, tak to obrazowo przedstawiając, dopisać. Nie? To może mi pomóc rozjaśnić pewne sprawy. I nawet, drodzy, to, co wydaje się być nam zupełnie oczywiste, bo kiedy przystępujemy do rozeznawania, to niektóre rzeczy wydaje nam się, że wiemy na pewno i to jest pewne, a możemy coś tam jeszcze wokół tego rozpoznać. Nawet te rzeczy,
trzeba jakby zakwestionować na modlitwie. To znaczy postawić znak zapytania i zapytać Pana Boga, czy rzeczywiście, nie wiem, mam takie przekonanie, że jestem świetnym mówcą i ktoś mnie tam zaprasza do jakiegoś dzieła z tym związanego, więc jakby no, to, że jestem świetnym mówcą, to wiem, więc nie będę w ogóle się tym tematem zajmował. Ale modlitwa to jest właśnie to, nie? Czy mimo tego, że jestem świetnym mówcą, powinienem podejmować to, do czego jestem zaproszony, nie? Czyli nie ma tu nic oczywistego. Stajemy przed Panem Bogiem, stawiając Mu bardzo konkretne pytania dotyczące tego, co przed nami. Niezaprzeczalnie oczywiście tutaj pomocą może służyć nam Pismo Święte. I moi kochani, wielka uczciwość oczywiście jest nam potrzebna. Znamy te metody, które niejednokrotnie, tak w cudzysłowie, może stosowali święci, tak zwanego otwierania na chybił trafił na przykład. Nie ufając, że Duch Święty mi pomoże, udzieli mi jakiegoś wskazania, odpowiedzi. Można to pewnie robić, tylko tak jak powiadam, trzeba to robić z dużą dozą uczciwości. Bo Pan Bóg może zechcieć się posłużyć w ten sposób swoim słowem, żeby nam coś powiedzieć, ale wcale nie musi. Więc ja nie mogę otwierać 17 razy, aż w końcu usłyszę to, co chcę usłyszeć. Nie? Ale w istocie mogę spróbować, mogę go zapytać w ten sposób. Być może rzeczywiście przy tym otwarciu Słowa Bożego jakaś myśl się pojawi, która mi pomoże w rozeznawanym przeze mnie zagadnieniu. Niewątpliwie jest to jakaś droga, ale tak jak powiadam, domaga się dużej uczciwości. Oczywiście, jeśli chodzi o modlitwę, niezaprzeczalna rola codziennej Eucharystii, która nas bardzo zbliża do Pana Boga, ale też rola modlitwy, która generalnie jest wytrwała, jest cierpliwa i powiedziałbym, jest wierna. Jeśli ktoś ma z tym problem, nie? Z pewną regularnością, jakby to warto się chwycić takich modlitw, które nam to zapewniają. Nowenny na przykład. Nie? One nas skłaniają do tego, żeby przez 9 dni się modlić. Nie? W jakiejś tam krótkiej, określonej formie. Brewiarz, który poprzez kolejne godziny dnia prowadzi nas jakby modlitewnie. Ja przyznam szczerze, że to było odkrycie dla mnie już w szkole podstawowej. Rzeczywiście zacząłem się modlić brewiarzem i to bardzo pionizowało moją modlitwę, tak to zawsze określam. Nie, to znaczy ja zawsze wiedziałem, że jeszcze jest coś, co ja mam dzisiaj do zrobienia, to jest mój brewiarz, to są moje modlitwy związane z odmawianiem psalmów i od tamtego czasu, no do dziś to już oczywiście jest wpisane w moje obowiązki kapłańskie, ale to zdecydowanie polecam jako pewną drogę wierności w modlitwie. I oczywiście na tym etapie też pytamy, czy prosimy innych o modlitwę. Nie? Prosimy, żeby się za nas modlili, zwłaszcza jeśli temat jest naprawdę ważny i w sposób szczególny potrzebujemy tej modlitewnej opieki. Po trzecie, kolejnym takim etapem jest coś, co nazywa się analizą wewnętrznych poruszeń. To jest, wiecie, już efekt zbierania informacji i efekt mojej modlitwy. Ja mam na tej modlitwie zachowywać trzeźwość, ja mam obserwować, co się w czasie tej modlitwy we mnie rodzi, jakie są owoce. Tu znowu jest miejsce na przyglądanie się swoim poruszeniom, natchnieniom, jakimś myślom. Nie? Notować je trzeba też w czasie modlitwy, pytać, skąd one są, do czego mnie prowadzą. To jest ten czas, to jest ten punkt, w którym jakby badam już te dwa pierwsze etapy razem. No i przychodzi czas na podjęcie decyzji. To jest niesłychanie ważne, drodzy, dlatego że życie duchowe nie polega na jakby nieustannych procesach myślowych, nie? Że my sobie będziemy ciągle coś rozważali w serduszku, nie? I na tym się wszystko skończy. No nie, nasze życie polega na podejmowaniu decyzji i na ich konsekwentnym realizowaniu. Moja decyzja to jest decyzja na zaangażowanie się w wybór Boga, na wejście w Jego decyzję, w Jego pragnienie. I owszem, to ja decyduję, to ja używam mojej wolności, ale mój wybór jest wyborem wyboru Boga samego. Czyli ja szukam Jego woli i chcę tę wolę zrealizować. To może być trudne, to może nam czasem komplikować życie. Być może sami byśmy nigdy na to nie wpadli, ale czujemy często, że nie może być inaczej. Czujemy jakiś wewnętrzny pokój, który
bardzo ważne, niekoniecznie wiąże się z błogością, bo nam się pokój kojarzy z takim zanurzeniem się w jakichś błogich uczuciach. Nie, to nie o takim pokoju mowa. Nie? Pokój to jest takie wewnętrzne przekonanie, że tak ma być, chociaż wcale nie przewiduję, że będzie mi z tym dobrze, wygodnie, że będę stąpał po różach tylko. Nie? Wiem dobrze, że te róże będą miały kolce, ale wewnętrznie jakoś mam przekonanie, że tak należy to zrobić, że w ten sposób trzeba iść. I mamy jeszcze jeden etap. Mianowicie to jest etap potwierdzenia wyboru, potwierdzenia mojej decyzji. To znaczy wchodzę wtedy w takie rozeznawanie po decyzji. Nie, ja pytam samego siebie, czy decyzja, którą podjąłem, no jest właściwa. Nie? Owoce codzienności mi to pokażą. Czy rzeczywiście tak ma być, czy tak należy, czy jestem w większej harmonii, w większej jedności z Bogiem, czy robię to, czego On rzeczywiście ode mnie chce. To rozeznawanie, drodzy, to nie jest programowanie maszyny, że ja nacisnę kilka guzików i to się samo jakby dzieje. Ono trwa dalej i to życie weryfikuje jego owoce. Tak mniej więcej ten proces wygląda. I oczywiście na każdym z tych etapów, co wydaje mi się być szczególnie ważne, konieczne wydaje się być kierownictwo duchowe. W moim odczuciu szalenie trudno jest rozeznawać samemu. Z prostej przyczyny człowiek nie jest najlepszym sędzią we własnych sprawach. I oczywiście nie mówimy o kierownictwie duchowym w postaci, nie wiem, pogawędki przy kawce czy herbatce, nie? O życiu, ale mówimy o kierownictwie duchowym, które jest dialogiem trzech osób. Ciebie, kierownika duchowego i Ducha Świętego, który spotyka się z wami. Kierownik duchowy ma być taką eklezjalną pomocą, nie daną mi przez Kościół, żeby mi pomóc w rozeznawaniu ważnych, a czasem trudnych dla mnie sytuacji. Kiedy myślałem sobie już dawno temu, w jaki sposób można by tę rolę kierownika duchowego przedstawić, to przyszedł mi do głowy prokurator w czasie sekcji zwłok. No nie jest to może takie szczególnie miłe obrazowanie, ale nie wiem, czy wiecie, jaka jest rola prokuratora w czasie sekcji zwłok. Ja nie wiedziałem, ale kiedyś jeden z prokuratorów mi opowiedział. Otóż on sobie chodzi wokół tego stołu sekcyjnego i pokazuje palcem, stawiając pytanie, a co to jest, a to co? Żeby lekarz, który jest rutyniarzem, każdy z nas robiąc codziennie pewne rzeczy, no wpada w jakąś tam rutynę, żeby niczego nie pominął. Nie? Ma zwracać uwagę na pewne detale, szczegóły, które go interesują i które w jakiś sposób mogą zwrócić uwagę na przyczyny na przykład śmierci, czy jakkolwiek. Nie, więc kierownik duchowy ma trochę podobną rolę. Nie? On ma zwracać uwagę na rzeczy, których ja mogę nie dostrzegać. Ma tłumaczyć mi to, czego ja mogę nie rozumieć. Nie? Ma patrzeć z boku, bo widzi więcej, choćby dlatego, że nie jest zaangażowany emocjonalnie. Dla mnie ta sprawa ma ogromne znaczenie. Ja ją rozeznaję, jestem w środku. Ten napór różnych emocji, czy jakichś myśli, natchnień jest tak duży, że ja nie jestem całkowicie jakby wolny od nich. Ale on jest. Nie? On jest kimś, kto stoi z boku i kto po prostu przygląda się wraz ze mną tej całej sytuacji. On mi może pomóc wyciszyć moje emocje, kiedy trzeba. Może mi pokazać, na czym skupiam się za bardzo. A może mi też zwrócić uwagę na to, na czym się w ogóle nie skupiam, a powinienem się skupić. Nie? Pomaga mi odczytywać Boże znaki. Pomaga mi usłyszeć Boga przemawiającego w moim życiu. Ocenia moje postępy, koryguje ślepe uliczki, modli się za mnie, wspiera, umacnia, demaskuje podstępy demona. I moi kochani, my w Ewangelii widzimy jedną taką sytuację, która poprzez fakt, że została upubliczniona, stała się dla nas takim obrazem rozpoznawania, rozeznawania woli Bożej, a jednocześnie tej roli kierownictwa duchowego w tymże procesie. I ja wam tę sytuację przypomnę, choć wszyscy ją doskonale znamy, prawie na pamięć zakładam, ale jednak, żebyśmy wiedzieli dobrze, o czym będziemy jeszcze przez chwilę mówić, to ten fragment Ewangelii z wersji Łukaszowej z pierwszego rozdziału wam przytoczę. W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida, a dziewicy było na imię Maryja.
Anioł wszedł do niej i rzekł: bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z tobą. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do niej: nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki, będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do anioła: jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł jej odpowiedział: Duch Święty zstąpi na ciebie i moc Najwyższego osłoni cię. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna twoja Elżbieta poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja: oto ja, służebnica pańska. Niech mi się stanie według twego słowa. Wtedy odszedł od niej anioł. I drodzy, spróbujmy teraz zobaczyć to wszystko, co wam powiedziałem do tej pory, w tej sytuacji, w tej scenie. Spróbujmy wychwycić te etapy. Po pierwsze, anioł, który jest przedstawicielem Boga samego, przychodzi do zwykłej, bardzo młodej dziewczyny z zupełnie niezwykłą propozycją. Ona zewnętrznie niczym się nie wyróżnia, bo wielokroć to mówiliśmy i podkreślaliśmy. Jest na drodze właściwej wszystkim, przynajmniej większości ówczesnych ludzi. To znaczy jest na drodze realizacji powołania małżeńskiego, które w Izraelu było czymś absolutnie naturalnym. Dziewictwo nie było tam w cenie, było bardzo mało znane. Nie uznawano go tak jak dziś za jakąś uprawnioną drogę, drogę realizacji powołania czy drogę doskonałości. I anioł wchodzi do Maryi i mówi nie tyle bądź pozdrowiona, tak jak to w tłumaczeniach mamy, ale mówi raduj się. Bóg przychodzi przez takie doświadczenie, które ma Maryję do niego pociągnąć. I bardzo często posługuje się uczuciami, które są jego językiem w nas. I tego języka warto się uczyć. Ten język trzeba by rozumieć. To jest język, którym każdy z nas się w jakiś sposób posługuje, tylko nie wszyscy go dobrze znamy. A język uczuć jest ważny. I te uczucia dotyczą najczęściej sfery intelektualno-duchowej. I to je różni od kuszenia demona, który skupia się na sferze zmysłowej. Demon ma dla nas tylko przyjemność i działa na zupełnie innej płaszczyźnie, najczęściej na płaszczyźnie zmysłów. Natomiast Pan Bóg jakby pociąga nas uczuciami, które dotyczą tej sfery duchowej czy intelektualnej. I anioł mówi do niej: pełna łaski, raduj się, pełna łaski. Wśród wielu znaczeń tego słowa jest pewnie to, że Maryja prowadzi życie duchowe. To oznacza, że prowadziła je już wcześniej i dzięki niemu jest przygotowana na to spotkanie z aniołem. Pan z tobą, to znaczy on jest blisko. Ta chwila jest szczególna. To nawiedzenie Boga jest jak zawsze realne, ale tym razem jest połączone również z widzialnym i doświadczalnym znakiem. Nie, zobaczcie, że anioł bardzo się stara zbudować taką przestrzeń porozumienia. Ten rozwój tajemnicy jest niesłychanie delikatny. Nie? On jakby się nie śpieszył, zwłaszcza u samego początku. Na razie następuje jakby przygotowanie duchowego gruntu pod to, co anioł ma tak naprawdę do powiedzenia. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała. I to jest wyraźny przejaw, pierwszy taki wyraźny przejaw aktywności samej Maryi, nie? Która zastanawia się. Ale samo spotkanie z aniołem i z tematem jest tak wstrząsające dla Maryi, że ona musi mieć czas na takie oswojenie się z tą sytuacją. I Bóg jej ten czas daje. Istnieje twoja droga, Maryjo. Przychodzę po to, żeby ci o niej opowiedzieć, zdaje się mówić anioł. Bóg wejrzał na ciebie.
On cię nosi w swoim sercu. On bardzo chce, żebym ja opowiedział ci o tym planie, który jest przed tobą. To jest wyjątkowy plan, tylko dla ciebie. Dlatego, że każdy człowiek jest niepowtarzalny i wobec każdego z nas plan Boga jest inny. Nie bój się. Znalazłaś bowiem łaskę u Pana. Drodzy, lęk jest naturalnym zjawiskiem w sytuacjach, które nas przekraczają, na które nie mamy wpływu. Maryja jest świadkiem interwencji Boga. Maryja rozmawia z aniołem. To nie jest to zjawisko powszechne, powiedzmy sobie szczerze. I on jej komunikuje wprost bliskość Boga wobec niej. Tak wielką, że być może nigdy wcześniej tak jej nie doświadczyła. Nie zdawała sobie nawet sprawy, że ona może być tak wielka. Lęk, który często sąsiaduje z radością. To są bardzo częste stany człowieka, który rozeznaje, nie? Który wchodzi w ten proces rozeznawania. Nawet jeżeli jeszcze nie zna dzieła, do którego jest wzywany, to będąc do niego subtelnie pociąganym, bardzo często doznaje lęku, zdając sobie sprawę, że uczestniczy w czymś nadzwyczajnym, ale jednocześnie radości z tego faktu. To są, wydają się, jakby uczucia, które się wykluczają, a jednak one występują często razem. Oto poczniesz i porodzisz syna. No to jeszcze nie jest nic nadzwyczajnego. Tego właściwie Maryja mogła się spodziewać. W końcu jest już po tym pierwszym etapie zaślubin, jest już w małżeństwie. Więc oczywistym jest, że za jakąś chwilę nastąpi drugi etap małżeństwa, wspólne zamieszkanie i pojawią się dzieci. Nie? Ku nim zmierzało każde małżeństwo w Izraelu. Dzieci, nie? Dużo dzieci. Bo to przedłużenie rodu, bo to nieśmiertelność, bo to liczebność narodu, klanu. Nie? Taki był cel. I nazwiesz go imieniem Jezus. No, to mogło oczywiście zdziwić, no bo czemu ma służyć taka drobiazgowość, nie? Po co ta informacja? Czy to imię rzeczywiście jest takie ważne? I tutaj następuje ta kulminacja objawienia. Anioł prawie jak karabin maszynowy wyrzuca z siebie następne słowa. Będzie wielki, będzie synem Najwyższego, otrzyma tron praojca swego Dawida, będzie panował na wieki, jego panowanie będzie końca. Nadszedł czas na chwilę prawdy, po tym wstępnym przygotowaniu. Ona jest niezwykła. Anioł jakby w pośpiechu i jak najkrócej chce Maryi to wszystko powiedzieć, żeby to się jakoś w niej pomieściło. I to dopiero może przerażać. Bo to powołanie jest powołaniem absolutnie wyjątkowym. Nie? To jest powołanie bez precedensu, całkowicie wykraczające poza możliwości ludzkiego rozumu. To jest niewyobrażalne. Wszyscy na to czekali, ale nikt nie myślał o tym w ten sposób. Dlatego tak ważne było to przygotowanie gruntu przez anioła, żeby Maryja się nie przewróciła, w cudzysłowie, pod naporem tego objawienia. To jest ważny wyraz troskliwości Bożej. Zobaczcie, tak jest w przypadku każdego z nas. Bóg nas nie chce przestraszyć. On chce nas delikatnie podprowadzić do prawdy o naszym życiu, ale ona musi wybrzmieć. Tej prawdy nie da się zmiękczyć ani zagłuszyć. Ona musi wybrzmieć. Nie, on wie, że to całkowicie wykracza poza ludzkie możliwości w perspektywie Maryi. I Maryja też to wie. Zadaje więc tylko pytanie o szczegóły techniczne. Co i dla nas jest wskazówką, że wolno nam pytać Pana o to, czego nie rozumiemy. O to, co wydaje nam się ważne. O to, co powinniśmy według nas wiedzieć w tej sytuacji. I anioł się nie złości na Maryję, wręcz przeciwnie. Jako że to pytanie Maryi nie jest wyrazem braku jej zaufania, anioł jej odpowiada i dopełnia tej prawdy objawionej w tej nadprzyrodzonej interwencji. Duch Święty zstąpi na ciebie. Oczywiście w Maryi dokona się to w sposób szczególny, ale w przypadku każdego z nas tak jest. Kiedy rozeznajemy jakąś sytuację, to asystencja Ducha Świętego jest niewątpliwa. On chce nas doprowadzić do prawdy. To On jest w nas sprawcą poruszeń, które chce nam objawiać, ale
na które potrzeba z naszej strony wyczulenia. I wiecie, to jest trochę tak jak z radiem. Nie? Można mieć radio, ale nie wiedzieć, jak go używać. Albo można bez sensu kręcić tymi gałkami i nic nie osiągnąć w ten sposób. Nie? Żeby to radio umiejętnie dostroić do fal, które ono musi odbierać, no trzeba się tego nauczyć. Nikt się mądrym nie rodzi. Oczywiście uczymy się tego na dość wczesnych etapach życia. Ale musimy się tego nauczyć. Ktoś nam musi to pokazać. Ktoś musi nas wprowadzić. Nie? W taką prostą rzecz, jak używanie radia. A co dopiero mówić o natchnieniach Ducha Świętego. Nie? To dostrojenie się, wyczulenie na tego natchnienia. To jest też rzecz, której trzeba się nauczyć. Nie? To też jest coś, co trzeba po prostu ćwiczyć. Te natchnienia nie przychodzą wyłącznie na modlitwie. Bóg jest wolny. Bywa, że one przychodzą w bardzo różnych okolicznościach naszej codzienności. I w tym kontekście rozeznawania, a szerzej, w perspektywie prowadzenia życia duchowego, ja bardzo, bardzo, bardzo gorąco zachęcam was wszystkich do prowadzenia jakiejś formy dziennika duchowego. Jakiejś formy zapisu. Bo zobaczcie, drodzy, my nie pamiętamy, cośmy jedli wczoraj na śniadanie. Większość z was pamięta, co było tam w 52 nie, roku, ale cośmy wczoraj jedli na śniadanie, to niekoniecznie. Nie? Ja już też nie pamiętam takich rzeczy. A jeżeli chcemy złapać jakąś linię, poprzez którą nas Pan Bóg będzie prowadził, nie? Jeżeli chcemy złapać jakiś kierunek, no to skąd ja mam pamiętać, co Pan Bóg do mnie mówił 1 listopada? Ja to mogę zrobić tylko notując sobie. Nie? Zwłaszcza jeżeli codziennie prowadzę jakieś medytacje Słowa Bożego, czy tak jak powiadam, no pojawia się we mnie jakieś natchnienie. To nie musi być codziennie. Nie? No ja akurat piszę sobie codziennie, ale to nie musi być codziennie. Natomiast jeśli ja nic nie notuję, nic nie piszę, no to tak żyję tą chwilą, to mgnienie poleciało, ale ja nie jestem w stanie zebrać sobie Bożych natchnień z dłuższego okresu. Ja nie jestem w stanie złapać jakiegoś kierunku, jakiejś linii, nie? Do której mnie prowadzi Pan. Natomiast jeśli piszę, to jest to możliwe, nie? To jest to realne. Jestem w stanie do tego wrócić. Czy będę wracał, to jest drugie pytanie, ale mogę, bo mam tę treść, nie? Mam tę możliwość, żeby się cofnąć. Ja sobie czasem do tych moich zeszytów sprzed paru lat sięgam i choćby prowadząc codzienne medytacje z jakąś tam notatką, patrzę, jak ten fragment czytałem 3 lata temu, czy 5 lat temu, co wtedy Pan Bóg do mnie powiedział. Jakieś miesięczne dni skupienia są też okazją do zebrania z ostatnich kilku tygodni tych natchnień, które gdzieś tam są ponotowane, to wtedy to życie duchowe nabiera jakiegoś takiego sensu. Nie? Wtedy ja widzę, że to jest jakiś kierunek. Nie? To jest kierunkowe, to jest celowe. Pan Bóg wie, co robi. Dodatkowym przedmiotem tych naszych notatek mogą stać się swoiste znaki, których Bóg nam ich nie szczędzi, których Bóg nam nie szczędzi, nie w naszej codzienności. Zobaczcie, wobec Maryi też nie. Mówi o jej krewnej, o Elżbiecie, która w swojej starości poczęła syna. To jest kolejna nadzwyczajność, to jest prawdziwy cud, który ma stanowić swoiste potwierdzenie Bożego działania i ma przekonać Maryję, że dla Boga rzeczywiście nie ma nic niemożliwego. I zobaczcie, że to krótkie spotkanie z aniołem, tych kilka wymienionych zdań prowadzi Maryję do wyboru woli Bożej, która nie jest z jej strony jakąś zwykłą kapitulacją woli. Nie na zasadzie, no już trudno, no już przyszedłeś do mnie, wybrałeś mnie, no to już jak nikt inny nie może, nie? No to już niech tak będzie, to już się zdecyduje. Nie, to nic z tych rzeczy, to jej fiat, komentatorzy mówią wprost, on zakłada pewną dynamikę, to nie jest tylko tak, to jest pragnę, chcę. Wchodzę w to, nie? Całą sobą, całą decyzją mojego serca. Maryja wchodzi odważnie w to zaproszenie Boga, choć trzeba chyba powiedzieć wprost, że nie rozumie za wiele z tego, co jej zostało objawione. I nie ma tutaj uchwytnych, takich absolutnie precyzyjnych, pewnych stwierdzeń, które się da zweryfikować empirycznie. Nie, że ja dotknę, podniosę, zważę, zobaczę. To nie jest ten poziom. Jest zaproszenie ze strony Boga, jest absolutnie pewne, ale pewnością wiary. Natomiast ta decyzja domaga się ryzyka. I tego nigdy nie unikniemy. Nie da się przeżyć życia bez ryzyka. Każda decyzja je w sobie niesie. I kiedy ta wizja dobiega końca, anioł może odstąpić od Maryi.
Innymi słowy, decyzja, którą podejmuje, w jej przypadku akurat ma charakter całkowity, nieodwracalny. Kiedy Maryja wypowiada swoje fiat, słowo zamieszkało w jej łonie. W tym momencie stała się brzemienna. Tego się nie da cofnąć. Nie można powiedzieć, ale ja przemyślałam jednak i wolałabym nie. Nie, to, no nie. To jest decyzja, która ma, niesie ze sobą skutki nieodwracalne. Różne decyzje musimy w życiu podejmować. Czasem są takie, które w istocie są nieodwracalne. I wtedy jakby idziemy w tych decyzjach, nawet jeżeli nam się z czasem wydaje, że chyba nie do końca i niewłaściwie rozeznaliśmy. Wtedy ojcowie życia duchowego zalecają, żeby potraktować taką decyzję zadaniowo. Tak przecież bywa czasem w małżeństwie, tak czasem bywa w życiu zakonnym, że nie włożyłem wystarczająco trudu, nie okazałem wystarczającego zainteresowania na etapie rozeznawania, decyzja została podjęta, ona ma charakter nieodwracalny. No, oczywiście mogę ją odwrócić, ale ma to znacznie gorsze konsekwencje. Więc Maryja akurat stanęła bez takiej decyzji, która w istocie miała charakter nieodwracalny. I to wejście na całego w Boży plan, który będzie niósł ze sobą no bardzo różne, także bolesne konsekwencje, które Maryja będzie musiała mozolnie odkrywać, dodajmy już bez udziału anioła, za to z udziałem różnych ludzi, właśnie się rozpoczyna. Nie? To jest ten moment taki postdecyzyjny. Nie? Po decyzji weryfikujemy. No, tak jak powiem, sytuacja Maryi jest wyjątkowa, nie? Bo to nie jest decyzja, którą można wycofać, ale wiele jest decyzji w naszym życiu, które można wycofać i trzeba je sprawdzić dopiero po. Podejmuję decyzję i patrzę, jakie ona będzie miała owoce dla mnie. Nie, jeśli okazuje się, że się pomyliłem, no to cofam się do punktu wyjścia. Nie brnę dalej na siłę w przypadku decyzji odwracalnych. Takich, które mogę wycofać, takich, które nie są, nie mają takiego atrybutu nieodwracalności, czy nie są aż tak istotne, nadzwyczajne w moim życiu. Ale na drodze Maryi będą jej towarzyszyły różne osoby. Trzy zostają jej dane na czas początków realizacji tej jej decyzji. Mają one swoje zadania, a wszystkie składają się na coś, co dziś moglibyśmy nazwać swoistym kierownictwem duchowym. Pierwsza jest Elżbieta, sędziwa kobieta, do której Maryja się udaje wkrótce po swoim zwiastowaniu. Oczywiście nie po to, żeby sprawdzić, czy anioł mówił prawdę. Oczywiście w tej klasycznej interpretacji mówi się o tym, żeby posłużyć swojej starszej krewnej i pewnie tak, ale z całą pewnością nie będzie kłamstwa również w stwierdzeniu, że Maryja nawiedza Elżbietę po to, żeby się z nią podzielić tym, co się wydarzyło. Dlatego, że wydaje się, iż tylko Elżbieta jest w stanie ją zrozumieć, jest w stanie uchwycić ten cud, bo nosi w sobie podobne doświadczenie cudownej interwencji Boga. To pierwsze wskazówki dotyczące człowieka, którego Bóg chce nam także dać na drodze naszego rozeznawania, kierownika duchowego. Jeżeli duchowy, no to powinien mieć relację z Bogiem. Winien być człowiekiem ducha. On nie ma nam doradzać w oparciu o ludzkie tylko kryteria, bo to może zrobić każdy życzliwy nam człowiek, przyjaciel, przyjaciółka, syn, córka, matka, siostra. Nie? To nie kierownik duchowy, to przyjaciel. Nie? Natomiast on ma nam dać świadectwo, że Boży głos jest albo nie jest prawdziwy. I Maryja udaje się do Elżbiety, która woła o cud w swoim życiu i doświadcza go. Może więc przyjąć Maryję z jej cudem, może ją zrozumieć. Nie zdziwi się, nie będzie sceptyczna, dlatego że ona sama doświadcza działania Bożego. I więc jeżeli ja rozeznaję sprawy Boże, no to nie pójdę z tym do kogoś, kto nie żyje sprawami Bożymi, bo on mnie nie zrozumie. On mnie być może wyśmieje, on być może stanie zdumiony albo w ogóle będzie pytał, dlaczego ja z tym przychodzę do niego. Idę do kogoś, kto te sprawy rozumie. Nie? To jest oczywiste. A więc kierownik powinien być człowiekiem duchowym, który zna sposoby działania Boga, który niczemu się nie dziwi, który nas przyjmie i wobec którego w poczuciu bezpieczeństwa będziemy mogli opowiedzieć o tym, co nam się przydarzyło. To jest ważne. Drugim takim człowiekiem jest Symeon. Jest starzec, który czekał na Mesjasza i Pan przed śmiercią dał mu go spotkać.
I Symeon poprzez swoją relację z Bogiem jest cały czas w nasłuchu. Nie? On jest w stanie rozpoznawać Boga przychodzącego. On w tym niemowlęciu rozpoznaje Mesjasza. Zobaczcie, to jest pewien fenomen, jak wyobrażamy sobie tę scenę. Nie? Jak to się stało, że Symeon w tym wielkim tłumie ludzi w świątyni odkrył prostą kobietę i prostego mężczyznę, którzy przyszli złożyć ofiary wykupu ze swojego pierworodnego. No jak to się stało? Co tam się lampka zaświeciła nad tym Jezusem? Nie? Że on ich wychwycił. Przy tym były tłumy ludzi. On wiedział, do kogo podejść. To jest właśnie to wyczulenie na Ducha, na to prowadzenie, nie? Ducha Bożego. On słyszy Boga, on potrafi mu postawić właściwe pytania, on zawierza mu całkowicie swój los i dzięki temu on jest wiarygodnym świadkiem Bożego działania. Rodzice Jezusa wyczuwają, że ten starzec ma ducha prorockiego, że ten starzec mówi w imię Boga. Ale co najważniejsze, Symeon nie boi się zapowiedzieć Maryi rzeczy trudnych. I to jest szalenie ważny aspekt kierownictwa duchowego. Drodzy, przewidywanie trudności, konfrontowanie z nimi zainteresowanych, nie zwracanie uwagi na trudności w nich samych, których być może oni nie widzą. Kierownik musi mieć odwagę powiedzieć kierowanemu na przykład: jeżeli tego czy owego nie zmienisz w sobie, to nie masz żadnych szans na zrealizowanie woli Bożej. Kierownik musi być wymagający. A co się z tym bezpośrednio wiąże? Odpowiedzialny za tego, którego kierownictwa się podejmuje, któremu przewodzi. Musi zdawać sobie również sprawę z tego, jak działają jego słowa. Nie może powiedzieć ani za dużo, ani za mało. Musi zdawać sobie sprawę, że tu chodzi o cudze życie. I ta misja, którą podejmuje, jest niesłychanie wymagająca. I być może, drodzy, dlatego kandydatów na kierowników duchowych nie ma zbyt wielu. Nie dziwcie się temu. Nie dziwcie się temu, nawet jeśli chodzi o księży. Jest to związane z pewną obawą. No ja przyjmuję odpowiedzialność za cudze życie. Oczywiście nie pełną. No, to jest jasne, nie? Że człowiek przede wszystkim musi być wolny. I to główna zasada. Zasada zasad, nie? W kierownictwie duchowym. Ja nie przejmuję kontroli nad człowiekiem, ale ja staję się współodpowiedzialny za jego życie. To niektórych przeraża najzwyczajniej w świecie. Po trzecie, pojawia się również Anna. Sędziwa prorokini, która w zasadzie nic nie mówi, ale sama uwielbia Boga i innych do tego prowokuje. Kierownika duchowego potrzebujemy również po to, żeby się po prostu za nas modlił i żeby również w naszym imieniu innych prosił o modlitwę za nas. Dlatego, że czasem rozeznajemy sprawy naprawdę trudne. To rozeznawanie nie jest lekkie, łatwe i przyjemne. Czasem jest związane z prawdziwą walką duchową. Bywa, że nowa decyzja sprawia, że ten, który ją podejmuje, musi w jakiś sposób zakwestionować wiele swoich planów, czasem także planów najbliższych mu osób, nie? Bo ktoś się spodziewał, bo ktoś uważał, nie? Że jego matka, że jego siostra, że jego żona powinna to czy tamto, a ona robi coś innego. Więc bywa i tak, że trzeba się komuś sprzeciwić. Bywa, że jakieś wcześniejsze zobowiązania trzeba zmienić. Oczywiście nie mówimy o tych zasadniczych, ale jeśli chodzi na przykład o zaangażowanie, nie wiem, w parafię czy wspólnotę robiłem coś, ale z tamtego mnie Pan Bóg wyprowadza, prowadzi mnie do czegoś innego. Tu naprawdę jest potrzebny głos z boku, nie? Który mi pomoże te sprawy zobaczyć. Wówczas też trzeba wielkiego wsparcia modlitewnego. I prawdziwie odpowiedzialny kierownik duchowy takie wsparcie również gwarantuje i o nie dba. Zauważcie, że wszystkie te trzy osoby, o których wspomniałem, są znacznie starsze od Maryi. Co w języku biblijnym wyraża mądrość, wyraża życiowe doświadczenie. Jest to pewnie niekonieczne, ale bywa dość ważne, nie? Takie założenie, że kierownik powinien być starszy od kierowanego i powinien reprezentować pewne doświadczenie, którym może się podzielić. Musi wiedzieć, o co pytać, musi być bogaty w ludzkie historie, zastosowane metody. To wszystko może się przydać. Ale powiedzmy sobie szczerze, że jest taki moment, w którym osiągamy już taki wiek, że starszych nie ma za bardzo, nie? I trzeba szukać młodszych. Także to nie jest taki warunek absolutnie
bez którego nie. Nie? Czyli no, jak jestem młody, to może dobrze, żeby to był ktoś starszy, a jak już jestem sędziwy, no to już wtedy jakby możliwości wyboru nie są takie szerokie, powiedzmy sobie szczerze. Kierownik duchowy nie powinien też być zbyt blisko związany z tym, którym kieruje, ponieważ to może wpływać na obiektywność ocen. On ma być kimś niezaangażowanym emocjonalnie w sprawę. Ma pomóc uporządkować myśli i uczucia. Ostatecznie pamiętać należy, że to nie on będzie podejmował decyzji, ale to każdy z nas, który w ten proces rozeznawania wchodzi. I to nie kierownik duchowy poniesie konsekwencje tej decyzji, ale ja sam. Zarówno te piękne, cudowne, wspaniałe, fantastyczne, jak i te trudne czy bolesne. Dlatego on jest tylko elementem pomocowym. Tej pomocy, którą Bóg chce nam okazać przez swój Kościół. Ale ostatecznie to każdy z nas, drodzy, jest odpowiedzialny za swoje życie i nikt nas z tej odpowiedzialności zwolnić nie może i nikt nas w tej odpowiedzialności nie zastąpi. Nie da się tego życia przeżyć bez ryzyka. Natomiast Bóg z całą pewnością czuwa nad tymi, którzy wkładają wysiłek w rzeczywistej, pogłębione rozeznawanie Jego woli w swojej teraźniejszości i przyszłości. I oby nam się chciało. Obyśmy tej woli Bożej szukali i obyśmy spoglądali na tę, która jest naszą przewodniczką, na Maryję, która ją w swoim życiu odnalazła i zrealizowała w sposób doskonały. Niech nam wszystkim się tak właśnie stanie. Amen.